Witamy na podcaście 8A i 8akademii.pl. Dzisiejszym gościem jest Tomek Kobielski. Cześć Tomek. Cześć Piotr. Tomek prowadzi agencję wyprawową Adventure 24 i tym dzisiejszym spotkaniem rozpoczynamy taki cykl podcastów o szczytach Korony Ziemi. Tomek prowadzi poprzez swoją agencję właśnie wyprawy na szczyty Korony Ziemi. I dzisiaj będziemy rozmawiać o jednym chyba z najpopularniejszych szczytów z tej korony, przynajmniej wśród Polaków, czyli o Elbrusie. Dlaczego ludzie chodzą na Elbrus? No wiesz, przede wszystkim to jest góra, która od wielu, wielu lat, a w zasadzie nawet dziesiątków lat już jest zdobywana przez Polaków. I to nawet jakby w tym jeszcze starym okresie, to może wiesz, łatwiej byłoby jeździć na niektóre góry Związku Radzieckiego niż na zachód, tak? Więc stąd ta popularność już kiedyś Elbrusa się wzięła i często jakieś takie wyprawy akademickie, studenckie, koła jeździły już wtedy na Elbrus. Natomiast no, od wielu, wielu ostatnich lat też ta góra stała się popularna poprzez fakt, że jest zaliczana do Korony Ziemi. Jest to jakby najwyższa góra Europy, tak? Dlatego, że jest ta ciągła dyskusja, czy najwyższą górą Europy jest Mont Blanc, czy też właśnie Elbrus. No, alpiniści w zasadzie, jeżeli chodzi o to angielskie Seven Summits, bo tak się nazywa projekt Korony Ziemi w takim międzynarodowym języku, no nie uznają Mont Blanc, w związku z tym, jeżeli chcesz mieć Koronę Ziemi, jeżeli chcesz mieć zdobytą najwyższą górę Europy, to musi to być Elbrus, który jest oczywiście, jak wiemy, no, znacząco wyższy niż Mont Blanc. No właśnie, jaka wysokość, może powiemy? 5642 metry, więc jak widzicie, no jest to stanowczo, no jest to wysoki pięciotysięcznik, jednak a Mont Blanc, no nie jest to góra nawet pięciotysięczna. No i gdzieś tam mówi się, że tym pasmem kaukaskim leci granica pomiędzy Europą i Azją, więc ten Elbrus jeszcze jest zaliczany jako góra europejska. No i też nie ma co ukrywać, że popularność Elbrusa wynika też z faktu, że jest to wyjazd, wyprawa stosunkowo tania. Ponieważ w porównaniu z górami na dalekich innych kontynentach jest wręcz bardzo tanie. A jeżeli chodzi o trudność, no, popularność bierze się też stąd, że nie jest to góra trudna. W ogóle zauważyłeś o tym, żeśmy już w jakimś podcaście mówili, że wszystko, co jest najczęściej nie jest najtrudniejsze, że te szczyty, które są, mają drugą, trzecią wysokość, są często trudniejsze niż te najwyższe w danej kategorii. No tak się poukładało. Faktycznie jest nawet przy Koronie Ziemi w ten sposób, że jakby wziąć pod uwagę, to kiedyś chyba właśnie Piotrek Pustelnik rzucił takie hasło, żeby zdobywać koronę i koronkę Ziemi, czyli drugie wierzchołki. No i wtedy oczywiście zaczyna się zabawa, no bo po Everestie jest K2 i tak dalej. W związku z tym faktycznie, ale nie wszystkie te drugie wierzchołki będą wszędzie najtrudniejsze. Ale może tak istotnie być. Tylko wiesz, to też trzeba uważać na to, co mówimy, bo one będą stosunkowo może nie najtrudniejsze, jeżeli my mówimy o wejściach tymi klasycznymi drogami, ale nawet Elbrus, no może to akurat nie jest najbardziej dobry, bo Elbrus większością dróg będzie łatwy, ale no są takie góry z korony, gdzie okej, klasyczna droga jest stosunkowo łatwa, o ile można mówić na przykład o łatwym wejściu na 8-tysięcznik, którym jest Everest, ale już wybierając inną drogę, to będzie skrajnie trudne wejście, więc tutaj też uważałbym, bo to często dziennikarze wywierają taką medialną presję właśnie, że to każdy już może wejść na daną górę, ale no, byłbym ostrożny z tymi opiniami. Nie uważam się za dziennikarza, no ale będzie trzeba, tutaj będziemy musieli przyznać, że nie trzeba zbyt dużego doświadczenia górskiego, żeby zdobyć Elbrus. W przypadku Elbrusa jak najbardziej w 100% się z Tobą zgadzam, ponieważ no jak spojrzymy na sylwetkę po prostu tego Elbrusa, no to jest to góra, która no nie ma żadnych stromych ścian, tak? Jest to góra o rozległych lodowcach, raczej dość płaskich, tam nachylenie jest
w większości, nawet w górnych partiach, no to będzie tam, nie wiem, 30%, tak, 35%. Są jakieś bardzo krótkie odcinki typu trawers gdzieś tam przedszczytowy i tak dalej, gdzie to nachylenie jest na przykład 45 czy 50, ale to jest max, czyli tak naprawdę no, góra, z której no, można zjechać na nartach wręcz, tak? Więc to nie są ściany. Także Elbrus taką charakterystykę istotnie ma i główną trudnością Elbrusa jest raczej pogoda, którą my tam możemy spotkać, odległość do wierzchołka, no i jednak przewyższenie, dlatego że no te 5600 metrów, biorąc pod uwagę, że na tą górę przyjeżdżają ludzie najczęściej z bardzo nikłym doświadczeniem wysokościowym, to robi również na nich wrażenie i często popełniają na nie błędy, bo nie zdają sobie z tego sprawy, jak ich organizm na tej wysokości zadziała. Tam wypadki zdarzają się co roku. Wypadki praktycznie zdarzają się na Elbrusie co roku, dlatego że Elbrus jest gigantycznie rozległym masywem, w którym kiedy przyjdzie niepogoda, przyjdą chmury, przyjdzie jakaś zadyma śnieżna, to nawet ludzie bardzo doświadczeni, którzy byli tam dziesiątki razy, a może nawet i setki, mogą mieć problem z tym, w którym momencie się znajdują. A więc ja osobiście nigdy, mimo tego, że na Elbrusie byłem kilkadziesiąt razy, nie pozwalam sobie na pójście na ten wierzchołek bez GPS-a. A najczęściej oprócz też GPS-a mamy jakieś backupy, że GPS jeszcze w zegarku, tak, możemy jakby tak, żeby jednak był więcej niż jeden. I to też mimo faktu, że jeżeli chodzi o nasze grupy, chodzimy też z miejscowymi przewodnikami, którzy są ratownikami na Elbrusie. Ale nawet oni mówią i bardzo często, kiedy jest jakaś taka godzina, zaczyna być późniejsza do wchodzenia, to mówią, żebyśmy szybko zawracali, bo Elbrus jest znany z tego, że popołudniami często jest załamanie pogody. Więc góra trudna topograficznie w momencie, kiedy przestaje być widoczność. Ja pamiętam naszą rozmowę sprzed kilkunastu lat, kiedy komentowaliśmy jakiś wypadek, który tam nastąpił, że właśnie ktoś się pogubił w czasie niepogody, słabej widoczności, że wystarczyłoby tak naprawdę, żeby był GPS w ręce i żeby wrócić po śladzie. Wtedy te GPS-y już nie były tak popularne, nie były tak łatwo dostępne cenowo jak teraz. Teraz to nie jest jakiś szczególny wydatek, ale faktycznie wiemy nie tylko z Elbrusa, tylko ja po prostu w górach zawsze mam ze sobą GPS-a i niejednokrotnie pozwalało mi to w jakąś tam słabą pogodę wchodzić i schodzić sobie, bo wiedziałem, jak wrócić po śladzie. Nie? To na Elbrusie te wypadki właśnie z tego, co się słyszy, to one bardzo często są powodem zagubienia się. Zdecydowanie. Ludzie, większość zespołów, jestem przekonany, wchodzi na tą górę bez GPS-a. Tylko wiesz, powiedziałeś, że mieć GPS, tylko właśnie tutaj nawet pamiętam dla was taki artykuł kiedyś pisałem, no nie wystarczy go mieć, trzeba jeszcze umieć go używać. I to jest drugi problem, bo dużo osób ten GPS nawet ma, często mają go na przykład w zegarkach dzisiaj, ale kompletnie nie potrafią go użyć w funkcji drogi powrotnej. Więc to jest podstawa i tutaj apeluję do ludzi, którzy schodzą z GPS-ami, świetnie, że je macie, ale okazuje się, że wiesz, ktoś może włączyć GPS, jest w stanie powiedzieć, co już jest oczywiście dużą wiedzą dla ratowników, gdzie jest, w sensie jakie GPS podaje koordynaty, ale już na przykład nie wiedzą, w jaki sposób stawiać waypointy, nie wiedzą, jak do tych waypointów na przykład potem prowadzić, które są już zapisane w urządzeniu, tudzież nie wiedzą, jak wracać po śladzie. Ja często się z tym spotykałem, że wręcz chyba 2 czy 3 lata temu spotkałem taką właśnie grupę. Przyszło nagłe załamanie pogody na Elbrusie i faktycznie ludzie nie wiedzieli, gdzie są. Zaczęli nas o to pytać. Mieli GPS-a, ale nie umieli go obsłużyć. No, dla mnie GPS jest czymś normalnym, choćby dla statystyki, ile metrów w pionie pokonam, więc używam go czy na rowerze, czy na skiturach, nawet w Beskidach, więc chyba polecam, żeby wtedy sobie trenować używanie tego GPS-a w bezpiecznych warunkach.
potem kiedy przyjdzie taka właśnie niepogoda czy jakieś ciężkie warunki, no to umiemy je zrobić automatycznie. Ja nie lubię, jak już rozmawiamy o tych GPS-ach, to może pociągnijmy ten temat. Ja nie lubię za bardzo na przykład telefonów, czy używam je, mam je jako backup. Natomiast ta bateria może szybko siąść. Natomiast dla mnie dużym minusem jest to, że trzeba zdjąć rękawiczkę na przykład. Natychmiast mi się ręka wychładza. Wolę takie GPS-y już dedykowane do użycia zimą, kiedy mogę w grubej łapawicy go obsłużyć, który mogę rzucić w śnieg, powiedzmy przypięty do plecaka i nie muszę o to dbać. Dokładnie. Oczywiście w tej chwili wiemy o tym, że telefony, te smartfony praktycznie każdą funkcję są w stanie nam w pewnym sensie zastąpić, tylko powiedziałeś ważną rzecz, uważajmy na baterie w telefonach. Jeżeli już używamy telefonów, to absolutnie zawsze fajnie jest mieć też powerbank do doładowania takiego telefonu, bo te programy wszystkie z GPS-em maksymalnie zżerają baterię. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo większość tych aplikacji ma mapy online. Kłopot pole będzie wtedy, kiedy nie będziemy w zasięgu sieci komórkowej i mapa nam się nie załaduje. No, trzeba pamiętać o tym, żeby wcześniej ją ściągnąć. Wgrać. Dokładnie. Dlatego o tym mówię, bo nie wszyscy o tym pamiętają, bo jak my używamy telefonu na dole przysłowiowo, no to nam się po prostu to wgrywa i nie wszyscy wpadają na ten pomysł, że ta mapa się nie wgra, kiedy nie będzie zasięgu. Więc wtedy te mapy offline. Ale tak jak powiedziałeś, nie jest to zbyt wygodne rozwiązanie. Poza tym, jeżeli będzie niepogoda, nie wiem, będzie jakiś zacinał śnieg i tak dalej, no to też nie wszystkie smartfony są wodoodporne, więc zdecydowanie jednak profesjonalny GPS taki turystyczny jest dużo lepszym rozwiązaniem. Zdarzyło mi się już, zależy oczywiście od modelu smartfona, ale zdarzyło mi się wyciągnąć na mrozie taki smartfon, który miał 80% powiedzmy, procent baterii i po minucie on już nie działa. Dokładnie. Niektóre ze smartfonów, kiedy jest minus kilkadziesiąt, działają parę minut i się włączają. Nawet nie trzeba, wystarczy minus 10 na przykład tak. I wiatr. Nie? I się włączają. Tam nagrzanie najczęściej w kieszeni pomaga, no ale tak. nie jest to komfortowe do nawigowania. Także nie polecam jakby do profesjonalnych zastosowań, do których zaliczam wspinaczkę wysokogórską, używanie jako GPS telefon. Jako backup, jako drugi, tak. Ale nie jako podstawowy. Okay, trochę żeśmy uciekli od tematu. Tak. To może wróćmy do tego Elbrusa. Powiedz mi w takim razie, jakie doświadczenie jest takie wymagane, żeby na ten Elbrus wejść? Czy nie? Trzeba być turystą już takim alpejskim, zaawansowanym, czy wystarczy doświadczenie tylko z zimowych Tatr? W mojej ocenie zimowe Tatry są absolutnie wystarczające. Oczywiście część ludzi, którzy przyjeżdżają na Elbrusa, mają już jakieś alpejskie doświadczenia ze sobą, ale nie ma takiej konieczności. Natomiast dobrze jest faktycznie to zimowe, tatrzańskie doświadczenie mieć. Ideałem jest, jeżeli by taka osoba przeszła przynajmniej te takie czterodniowe kursy turystyki wysokogórskiej zimowe, żeby jednak wiedzieć, w jaki sposób chodzić w rakach, jak używać czekana, no, wiedzieć, co to jest uprząż, tak, jak zakłada się ląże, gdzieś tam przypina karabinki i tak dalej. Bo oczywiście, no, jeżeli idziecie z grupą zorganizowaną, taką jak my organizujemy, no to prowadząca osoba, lider, oczywiście zawsze to wam pokaże, powie, a wręcz nawet czasami zrobi, to też jakby byłoby dobrze, gdyby osoba podstawowe rzeczy jednak znała i wiedziała, a żeby przewodnik, lider, no jakby tylko sprawdził, czy to jest dobrze założone, tak? Natomiast no, na Elbrusie to jest jednak ważne. I temat jakby sprzętu na Elbrusie jest też bardzo ważny, bo widzi się ludzi, którzy nie są dobrze wykwipowani, dobrze ubrani na Elbrusie. Często się takich ludzi widzi. O tym będziemy jeszcze rozmawiać bardziej szczegółowo. Powiedz mi jeszcze, bo bardzo często ludzie łączą Elbrus i Kazbek. I najpierw jadą na Kazbek, powiedzmy, że w celach takich aklimatyzacyjnych. Kiedy wy robicie wyjazd, też robicie takie łączone wyjazdy? Tak, robimy również łączone, no bo Elbrus można oczywiście zdobywać sam w sobie i wtedy trzeba robić aklimatyzację tam w górach przyległych.
bezpośrednio oczywiście do Elbrusa, tam jest taki wysoki trzytysięcznik, Czeget, można też robić wyjścia pod kolejką górską na Elbrusie aklimatyzacyjny i po kilku dniach takich po prostu pobytów zaczynamy tą akcję wyżej, tak? Czyli tam w rejonach schronów Priuta na 4000 z kawałkiem i ta aklimatyzacja powyżej 5000 i sam atak szczytowy. Ale też świetnym pomysłem właśnie i bardzo często z niego ludzie korzystają w ostatnich latach jest połączenie tych dwóch, jak to my mówimy, kaukaskich gigantów, Kazbeka i Elbrusa. I wtedy robimy w ten sposób, że nie lecimy do Rosji, tylko lecimy do Gruzji. W Gruzji robimy akcję górską na Kazbeku, wchodzimy na już 5000 górę i teraz po akcji górskiej na Kazbeku przejeżdżamy drogą lądową, bo to jest około pół dnia przejazdu, tak? Przekraczamy granicę lądową pomiędzy Gruzją a Rosją i lądem w przeciągu tam mniej więcej pół dnia przejazdu docieramy do pod Elbrus, do Treskou, do Azau. No i wtedy już nie potrzebujemy się dodatkowo aklimatyzować na tych górach wokół Elbrusa, tylko praktycznie jeżeli mamy okno pogodowe, no to jakiś jeden dzień restowy, odpoczynkowy i praktycznie w przeciągu dwóch dni jesteśmy w stanie, mając aklimatyzację z Kazbeka, zdobyć Elbrus. Bo jeżeli przyjeżdżamy po pięciotysięczniku, no to praktycznie w pierwszym dniu wchodzimy bądź wjeżdżamy w ten rejestr 4100 metrów, gdzie są schrony, w których my śpimy Priut. I z tego miejsca w nocy robimy atak szczytowy, następnego dnia jesteśmy na dole. Więc są różne techniki. To jest fajna opcja, no tyle, że oczywiście dłuższa, bo na dwie góry potrzebujemy około 16 dni na zdobycie. Z jakimś zapasem czasu na niepogodę, na jakieś tam kwestie zwiedzania. Natomiast przy samym Elbrusie, wyjazd na sam Elbrus to jest po prostu 10 dni, czyli praktycznie jeden tydzień z weekendami i jednym dniem. Więc wyjazd dosyć króciutki, nie wymagający jakiegoś długiego urlopu, a z wystarczającą ilością czasu na aklimatyzację na tą górę. O sprzęcie możemy zacząć rozmawiać. Nagraliśmy już taki podcast, zapraszamy na wysłuchanie jego o butach. Z Tomkiem rozmawialiśmy o butach w góry wysokie. Też był poruszana kwestia Elbrusa. Przypomnijmy tylko, że mówiliśmy o tym, że wbrew pozorom na Elbrus potrzeba całkiem porządne buty. Ja jestem absolutnym zwolennikiem tego, żeby ludzie na Elbrus używali już buty typu przeznaczone dla takich gór, powiedzmy, sześciotysięcznych, czyli buty, które już mają wewnętrzny botek. Najlepiej, jeżeli to jest botek z możliwością wyciągania go, tak żeby go móc suszyć, tak żeby móc go grzać. Oczywiście część osób wchodzi w butach typu alpejskiego, tak, czyli z takiego jednego kawałka skóry, tak jak nie wiem, jakieś tam Zamberlane, Expert Pro i tak dalej. To nie jest tak, że się nie da wejść w tych butach, ale na przykład dla mnie to nie są w pełni komfortowe buty, dlatego że akcja szczytowa na Elbrus zaczyna się nocą, najczęściej około pierwszej, drugiej w nocy i stanowczą większą część jakby tej akcji szczytowej idziemy nocą. I do momentu wschodu, tak, czyli tam gdzieś rejestrów 6, 7 rano, praktycznie idziemy w dużym zimnie. Dlatego ja absolutnie polecam właśnie te buty z wyciąganym bodkiem, termicznym bodkiem. Osobiście chodzę w butach typu Karka, Zamberlana, tak. I uważam, że to są świetne buty, naprawdę mega dobre termiczne. Te buty takiego typu himalajskiego to już jest raczej przesada, te takie wysokie pod kolano, chociaż widuje się również ludzi na Elbrusie, którzy chodzą w takich. Bo Elbrus nocą, szczególnie jeżeli mamy jakieś warunki wieczne, potrafi być naprawdę bardzo zimną górą. Ja na Elbrus nawet zabieram łapawice puchowe. Najczęściej ich nie używam, ale mam je jako taki zapas, backup na wypadek konieczności rozgrzewania rąk, czy swoich, czy też ewentualnie uczestników mojej grupy. Więc to potrafi być bardzo, bardzo zimna góra. Więc porządne buty takie na powiedzmy sześciotysięczniki. No i tutaj, jeżeli chodzi o odzież, no to przydaje się już doświadczenie jakieś zimowe, które mamy, żeby się nie uczyć tego na Elbrusie, jak się mamy ubrać. No ale cały taki zimowy zestaw w plecaku, ociepliny, przeciwwiatrowe rzeczy, to zapasowe rękawiczki,
To jest już standard, prawda, o którym... Zdecydowanie. No, ciężko nam tutaj będzie jakby wymienić całkowity sprzęt, który na Elbrus jest potrzebny. Tutaj bardziej odsyłam gdzieś tam do naszej strony. Można sobie wtedy jakby zobaczyć listę sprzętu i ją skompletować. Natomiast jeżeli chodzi o takie podstawy, to muszą być bardzo ciepłe bielizny. To muszą być w pełni jakieś membranowe ubrania typu Gore-Tex lub podobne, tak? Czyli jakby i spodnie, i kurtka. Pod ten Gore-Tex najczęściej przy zimnej pogodzie też nawet czasami może nie wystarczyć sama bielizna. Dobrze jest mieć jeszcze jakieś na przykład spodnie typu jakaś setka Polar, coś w tym rodzaju. Ewentualnie zamiennikiem mogą być po prostu spodnie z Primaloftem. I uwierzcie mi, że na Elbrusie przy zimnej pogodzie to nie jest wcale rzecz na wyrost. Mnie się zdarzało przynajmniej no, wielokrotnie wchodzić w butach, w spodniach z Primaloftem. Co do kurtek, to tak samo. Albo bardzo ciepłe, minimum dwa polary plus Gore-Texy. Lepiej kurtki z ocieplinami właśnie typu Primaloft i podobne. Ja najczęściej też używam sweterków puchowych, czyli cienkich kurtek puchowych, bo naprawdę, szczególnie nocą, ta góra jest bardzo zimna i jest to bardzo częsty przypadek, że ona zimna jest. Zupełnie inaczej jest w czasie dnia. Jak schodzimy z wierzchołka, to zdarza mi się nawet rozbierać do bielizny. Już jest tak ciepło. Jest tak wielka amplituda temperatur pomiędzy nocą a dniem, jeżeli mamy dzień słoneczny. No ale to zawsze lepiej się rozebrać, niż nie mieć rzeczy do ubrania. I ciepłe czapki absolutnie, jeżeli chodzi o ubiór. Zapasowe ciepłe rękawiczki, bo widziałem wielokrotnie, jak ludzie gubią rękawiczki na Elbrusie, a tam są takie ogromne przestrzenie, na których duje często wiatr. I jakaś chwila nieuwagi, spadająca rękawiczka powoduje, że już jej nie znajdziemy, bo ona po prostu hen sobie spada, leci z wiatrem i jak nie mamy drugiej do założenia, no to praktycznie mamy po akcji górskiej. Także tutaj absolutnie zapasowe rękawiczki konieczne. Cały pozostały sprzęt, czyli raki, czekany, uprząż. Raki są absolutnie konieczne na Elbrusie, bo są albo takie twarde firny śnieżne. Zdarza się również, że są kawałki wylodzone, szczególnie to dotyczy trawersu, który prowadzi z przełęczy między dwoma wierzchołkami Elbrusa, zachodnim i wschodnim, na szczyt. Ten trawers potrafi bardzo często być wylodzony. Wprawdzie na tym trawersie najczęściej są zakładane przez przewodników, my też tam w tym mamy swój udział, liny poręczowe, do których wpinamy się, bo za chwilkę jeszcze o innej części sprzętu, ale nawet mimo tego, no jakby te raki dobrze naostrzone warto mieć. Czekan jest absolutnie obowiązkowy, chociaż najczęściej też używa się go raczej na tych trawersach tylko, a na większości drogi używa się po prostu kijów teleskopowych. Ja absolutnie polecam, a większość osób mówi, że nie, kask na tą wyprawę, bo wprawdzie my tam nie mamy skał, w których się wspinamy, ale na przykład z wierzchołka wschodniego Elbrusa potrafią spadać kamienie, które się wytapiają i one lecą przecinając drogę. A poza tym wiecie, no na zalodzonej drodze nawet upadek zwykły typu potknięcie się i uderzenie głową może przynieść no, bardzo złe skutki. Dlatego ja zawsze uważam, że po prostu w takich sytuacjach kask. No i my zalecamy mieć uprząż, taśmy do zrobienia lądży, zakręcane karabinki. Z tego względu, że nie na całej trasie, ale właśnie na tych trawersach, o których wspomniałem, przed nimi na przełęczy na przykład zakładamy uprzęże, dopinamy lążę i potem przepinamy się na odcinkach, tak jak na linach poręczowych, wpinając się zakręconymi karabinkami. Tak wygląda asekuracja na Elbrusie. Przewodnicy prowadzący grupę zawsze mają też oczywiście liny w plecaku, ale to jest takie emergency dodatkowo, na wypadek, gdyby trzeba było kogoś sprowadzać, ewentualnie jakiś teren w naszym odczuciu byłby trudniejszy albo bardziej wylodzony, no to wtedy po prostu wiążemy ludzi, tak? Natomiast takim absolutnym minimum jest właśnie uprząż,
taśmę, lążę, karabinki, żeby się wpiąć na trawersie. To powiedz może jeszcze bardziej szczegółowo o tym, jak wygląda sama ta akcja górska. Z jakiej wysokości ruszamy, gdzie śpimy, jakie są odcinki do pokonania? Przyjeżdżamy najczęściej do Terskou lub Azau. My osobiście preferujemy Azau, to jest ten już na samej końcówce doliny, pod samym wyciągiem na Elbrus. Azau leży już na wysokości około 2000 metrów, w związku z tym tam osoba, która przyjeżdża z zera, jeżeli tutaj mówimy o tym pierwszej opcji, czyli przyjeżdżania tylko na sam Elbrus, więc nawet i w Azau ludzie przy pierwszej nocy odczuwają jakieś tętnienie serca, bo nie są to takie wysokości dla nas normalne, to są wysokości wierzchołków Tatr. I ludzie mówią, co to jest? Okej, nic nie jest, jeżeli wejdziemy na wierzchołek, jesteśmy tam 15 minut, 3 godziny, a potem schodzimy spać niżej. Ale jeżeli my przyjeżdżamy na 2000 metrów od razu w pierwszym dniu i śpimy na tych 2000 metrów, to jednak nasz organizm to zauważa. Więc taki typowy program na sam Elbrus wygląda tak, że przylatujemy tak, poprzez Moskwę do Mineralnych Wód, jedziemy transportem lądowym kilka godzinek do Azau, tam mamy od razu dzień odpoczynkowy. Kolejnym dniem jest dzień aklimatyzacyjny, wejście na Czeged, górę powyżej 3000 metrów. Potem zazwyczaj jeszcze jeden dzień, na przykład można sobie wejść do pośredniej stacji kolejki na Elbrusie i dopiero po tych minimum takich trzech noclegach, dwóch wyjściach na 3000 metrów możemy sobie pozwolić na wyjście na stałe, bądź też wjazd już kolejką, bo tam na Elbrusie jeździ kolejka do wysokości 3800 metrów. Wjazd kolejką i zadomowienie się w tych takich miejscowych, no trudno powiedzieć schroniskach, bo to bardziej są baraki, chociaż z roku na rok coraz lepsze miejsca tam już występują i nawet całkiem niezłe restauracje, więc jak ktoś by chciał mieć taki super wypas, to też takie miejsca tam znajdzie. Naprawdę czyściutkie pokoje jak w alpejskich schroniskach, jakieś piętrowe prycze i dobre restauracje z dobrym jedzeniem. Tam też takie miejsca można znaleźć, ale najczęściej używamy takich schronów, baraków. Rzeczony Priut, bo to pod tą nazwą jest to miejsce znane, czyli 4100 metrów mniej więcej. I tu też nie idziemy od razu do góry, tylko jakby po dojściu do Priuta ja osobiście robię do końca dnia dzień odpoczynkowy, że nie robimy nic. Jest nocleg na tych 4000 metrów, potem wychodzimy na skały Pastuchowa, bądź troszkę wyżej, czyli 4700 do 4900 mniej więcej metrów nad poziomem morza, wyjście aklimatyzacyjne. Powrót znowu na te spanie, na te 4000 metrów. Ideałem byłoby zrobić następnego dnia dzień aklimatyzacyjny restowy, odpoczynkowy, i ewentualnie tylko poruszać się wokół tych schronów na 4000 metrów i dopiero następnego dnia atakować. Niestety ja bardzo często spotykam grupy, które no nie dbają o aklimatyzację na Elbrusie i praktycznie tak z biegu próbują wchodzić. No i często to się źle kończy. W najlepszych wypadkach są to jakieś silne reakcje wysokościowe, no ale bywają też rzeczywiście akcje ratownicze na Elbrusie, więc i to często one są po prostu z typowej ludzkiej głupoty, czyli braku aklimatyzacji, przygotowania, bo góra, tak jak wspomniałeś, ona wydaje się tak widokowo na bardzo, bardzo prostą, ale w ataku szczytowym musimy wejść na 5642 metry, czyli mamy 1700 metrów przewyższenia w ataku szczytowym. Po drodze nie ma żadnych schronów, więc nie ma jak spać po drodze, a to jest ogromna odległość, więc jeżeli nie zadbacie o aklimatyzację niżej, no to ona się sama nie zrobi już wyżej. Dobrze, i ruszamy z tego 400. Mówiłeś, druga w nocy, tak. 1700 metrów. Tu przesadziłem, tak. Tam jest 1500 metrów do zrobienia. Tak, 1500 metrów do zrobienia, co i tak jest bardzo dużo, ponieważ większość ataków szczytowych na górach to jest jednak około kilometra zazwyczaj, tak? A tu jest 1,5 kilometra i wysokości, na których no, jeszcze nie byliśmy, nasz organizm nie był. Wychodzimy druga w nocy. Z moimi grupami tak pomiędzy 8 a 10 rano znajdujemy się zazwyczaj na wierzchołku, w zależności od tego, jak grupa idzie. I na Elbrusie jest bardzo szybkie i stosunkowo przyjemne, łatwe zejście.
bo droga nie jest zbyt, nie ma zbyt dużej odległości w kilometrach na wierzchołek Elbrusa. Trudnością jest po prostu to, że ciągle wznosi się teren, że ciągle jesteśmy na dużej wysokości, która się ciągle podnosi. No i te godziny, które jednak spędzamy na wysokości, no bo to jest 6-8 godzin do wierzchołka, no i zazwyczaj 3-4 godziny zejścia z wierzchołka, więc no nawet do 12 godzin taka akcja szczytowa na Elbrusie trwa. W jakich miesiącach jeździ się na Elbrus? My jeździmy w miesiącach typowo letnich. Kaukaz ma taką samą pogodę jak Polska, jeżeli chodzi o góry, czyli mniej więcej pomiędzy czerwcem a wrześniem. Takimi statystycznie najlepszymi miesiącami jest po prostu lipiec i sierpień. Oczywiście bardzo często pogoda dobra jest już i końcem czerwca, i wcześniej, i w pierwszej połówce września również jest dobra pogoda, a nawet często do końca. Moi przyjaciele, przewodnicy miejscowi nawet wchodzą czasami z ludźmi w październiku i nawet końcem. Tylko trzeba pamiętać, że wtedy jest krótszy dzień, jest już dużo zimniej, więc jakby też są inne sytuacje i trzeba brać to pod uwagę, ale mówię, pomiędzy czerwcem a wrześniem to jest taki typowy sezon dla Elbrusa, jeżeli chodzi o wyjazdy. Ile osób ma pod opieką jeden przewodnik? My na Elbrusie nie ma zespołów linowych, tak jak wspomniałem, więc my nie wiążemy ludzi, ale takim standardem jest to, że jeden przewodnik jest na czterech uczestników wyjazdu. I ja jestem absolutnym zwolennikiem tego, często to ludzie pytają, ile ludzi jest w grupie, i troszeczkę marudzą, jak ja to mówię, jeżeli mówimy na przykład, że jest 12 osób, i mówią, że to jest dużo, a ja im wtedy tłumaczę, że jest to dużo lepiej niż na przykład byłaby to grupa czteroosobowa, no chyba, żeby się dla grupy czterech osób wzięło również dwóch przewodników, tylko to dalej nie jest sytuacja idealna, często to muszę tłumaczyć i wtedy ludzie dopiero mówią, okej, teraz rozumiem. Dlaczego my chodzimy po prostu w trzech, czterech przewodników? Bo jeżeli ktoś z was będzie musiał się zawrócić, tak, to mając po prostu 3-4 osoby, ja mogę zawrócić taką osobę z jednym z przewodników i dalej pozostaje nas dwóch, trzech, tak, więc dalej możemy iść do szczytu. Takim moim ideałem jest 4 osoby prowadzące w grupach, że nawet jeżeli raz się okaże, ktoś musi zawrócić, to idzie jeden przewodnik. Jeżeli wcześniej się osoba zawraca, to my mamy taki system wypracowany, że ten przewodnik jeszcze wraca do nas. Więc odprowadza osobę do bezpiecznego miejsca, do priuta. Tam też jest obsługa, w związku z tym tam są ludzie i szybkim krokiem wraca do nas, żeby dalej móc nam pomagać w ataku szczytowym. Jeżeli to się dzieje wyżej, to oczywiście przewodnik nie zdąży wrócić. I dlatego przed tym się zabezpieczamy, czyli jakby może być sytuacja, że znowu drugi wraca, więc nas jeszcze dalej jest dwóch. A przy małych grupach, jeżeli to będzie, no nie daj Boże, jeden przewodnik, no to jeżeli komuś się coś dzieje, to wszyscy muszą wrócić. Nie ma takiej możliwości, że ktoś idzie do szczytu sam. Na pewno nie ma takiej możliwości w naszych grupach. To na takie rzeczy może sobie pozwolić tylko osoba, która jedzie sama, prywatnie się wspinać i w grupie niezorganizowanej. Natomiast my przewidujemy po prostu takie sytuacje i to jest z naszego doświadczenia, że nawet jeżeli raz czy dwa razy ktoś się wróci, to my ciągle mamy przewodników, którzy mogą z pozostałą częścią grupy i ludzi, którzy mają siłę iść do szczytu. Czy jeżeli ktoś nie ma sprzętu, to może go od was wypożyczyć? Czy może na miejscu? Od nas jak najbardziej może go wypożyczać. Mamy sporą pulę sprzętu do pożyczania i można przyjechać już stąd. Jest też wypożyczalnia, a nawet kilka na miejscu, ale ja zawsze się boję tej sytuacji, bo szczególnie jeżeli to by miało dotyczyć butów, bo wprawdzie one są, ale no rozpiętość jednak rozmiarów butów jest duża, a niektóre rozmiary są bardziej lub mniej typowe i może się okazać, że po prostu nie znajdziemy w dobrym rozmiarze buta na siebie. Bądź też ten sprzęt akurat w takich wypożyczalniach, gdzie on codziennie, w cudzysłowie, chodzi w góry, niekoniecznie musi być dobrze zadbany, bo on jednak ciągle jest wykorzystywany. A my, kiedy dajemy sprzęt na wyprawę stąd, to kiedy on wraca, no to jest przeglądany, ostrzony,
i jakby wraca do uczestnika już dobrze przygotowany po raz kolejny? Do Rosji konieczne są wizy. Czy wy pomagacie je załatwiać? Absolutnie tak i dużo łatwiej jest wizę załatwić w systemie grupowym. Mamy takie firmy, z którymi współpracujemy, które się specjalizują w pozyskiwaniu wiz. Nigdy nie mieliśmy sytuacji odmowy uzyskania wizy, a wiem, że takie sytuacje bywają. Więc po prostu my faktycznie jakby zajmujemy się tym, przysyła się do nas po prostu paszporty, my je składamy jako cała grupa z założonymi rezerwacjami w hotelach, bo jest to sprawdzane, czyli jakby też ambasada rosyjska wie, że faktycznie grupa ma finanse na pobyt, ma ustalone miejsce pobytu, hotele i w ten sposób dużo łatwiej jakby tą wizę uzyskać. Mamy też specjalny rodzaj zaproszeń, które często są wymagane do tego, żeby wizę rosyjską uzyskać, więc my jakby w tym pakiecie od razu takie zaproszenia od miejscowych firm mamy, nazywa się to voucherem. I razem z tym voucherem składamy paszporty i dostajemy po prostu całą grupą przed wyjazdem paszporty z wbitymi wizami. A Rosja jest takim krajem, gdzie jeszcze istnieją przepisy, które może my ledwo pamiętamy, ale dla młodych ludzi są już abstrakcją, a na których z powodu których może mieć problemy. Tam myśmy kiedyś mieli jakieś problemy, były na Syberii, że nie mieliśmy jakiejś pieczątki, którą mieliśmy zdobyć w miejscu noclegu po pierwszym tygodniu, a takie okazje są bezwzględnie wykorzystywane przez policjantów czy milicjantów, nie wiem, co tam teraz tak, jest. Tak, mówisz o tak zwanej registracji, a ja dlatego mówię tu ciągle o hotelach, z których my zawsze korzystamy, a nie kwaterach prywatnych, z których czasami niektórzy korzystają, chcąc no, prawdopodobnie oszczędzić jakieś pieniądze. Ale tutaj, jeżeli śpisz na kwaterze prywatnej, to ta procedura jest dużo bardziej skomplikowana, bo to, co mówisz, mamy chyba 5 dni czasu na to, żeby zrobić tak zwaną registrację, czyli trzeba iść do urzędu pocztowego, wypełnić specjalny proces kwity, gdzie mieszkam, gdzie jestem zameldowany, podpisuje się pod tym właściciel jakby mieszkania, więc tam wszystko, o wszystkich urzędnicy muszą wiedzieć. Dużo łatwiej jest pójść do hotelu, bo wtedy za nas całą procedurę rejestracji załatwia hotel i nas to po prostu nie interesuje, jest bezpieczniej, a tak jak mówisz, tam nie warto rozmawiać z urzędnikami, a już tym bardziej z policją czy też służbami tej rangi, bo dyskusje mogą bardzo źle się skończyć. Bywają ludzie, którzy no, mieszkając w Europie zapomnieli, jak to wygląda, jak to było kiedyś u nas i czasami musimy co bardziej temperamentne osoby na granicy powstrzymywać w dyskusjach, bo ci ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, że dyskusje na granicy mogą się skończyć po prostu niewjechaniem do Rosji. No w naszym przypadku policja dorwała nas gdzieś, jak jechaliśmy z jednego rejonu w inny koleją transsyberyjską i może to dla nas też dziwne, ale w każdym pociągu jest taki patrol policyjny, który sprawdza to i wyłapuje inostrańców, tak to się... Inostrańców. Tak. No więc oczywiście nie mieliśmy jakiejś tam pieczątki, więc negocjacje trwały prawie że całą noc. Wiadomo było, obie strony wiedziały, jak one się skończą, ale trzeba było zachować pewne pozory. Tak. Gruźby wyrzucenia nas z pociągu na najbliższej stacji. No skończyło się oczywiście jakąś tam aczkolwiek łapówką. Czas łapówek w Rosji też powoli mija. Tam dochodzą jednak służby coraz młodsi ludzie. Ja na przestrzeni lat to obserwuję, że to się bardzo zmienia. Ja byłem na Elbrusie po raz pierwszy w 2003 roku, więc to już 18 lat i wtedy było zupełnie inaczej. W tej chwili jednak ten system się zmienia i też trzeba z tymi łapówkami, o których powiedzieć, uważać, bo może to się nie spodobać. Więc to nastawianie się, że na pewno się uda wszystko załatwić, jak damy na łapówkę, może już dzisiaj w Rosji nie zadziałać. W takim razie, czy można, znaczy na pewno można, bo wielu Polaków przecież jeździ samemu na Elbrus. To jaka jest przewaga skorzystania z usług takiej agencji jak wasza? Mimo wszystko chyba większość ludzi jednak jeździ z agencjami. Ja jak tak obserwuję, to
no nie wiem, no, no też trudno mi jest oczywiście to szacować, ale ja myślę, że przynajmniej 70-80% jednak jeździ z agencjami albo przynajmniej wynajmuje na przykład przewodników na wejścia. No przewaga myślę, że jest ogromna, no bo jeżeli my w 100% sami chcemy zdobyć tą górę, a tak jak wspomniałem, Elbrus jednak najczęściej jest górą dla ludzi, którzy nie mają jeszcze jakichś bardzo rozległych doświadczeń wysokogórskich, to jeżeli coś wam się wydarzy w sensie wysokościowym albo po prostu nawet jakiegoś zwykłego wywrotki, tak, jakiegoś wypadku, no to jesteście zdani sami na siebie. My tam byliśmy praktycznie, no myślę, że już no dobrze powyżej setki razy, jeżeli zliczyć wyjazdy wszystkich naszych prowadzących. Doskonale znamy realia miejscowe, doskonale znamy też miejscowych przewodników, to są po prostu nasi kumple, przyjaciele. Oni też z nami idą. Łatwo się domyślić, że jeżeli coś się będzie działo, my mamy łączność radiową ze sobą, mamy telefony satelitarne ze sobą na wypadek tych miejsc, gdzie zasięg telefonów normalny nie istnieje. Więc jak coś się dzieje, to łatwo się domyślić, że dużo szybciej kolega, ratownik z dołu ruszy na akcję, jeżeli przez radio powie to jego kumpel, który z nami idzie, niż jakiś Polak, który zadzwoni. Większość Polaków już teraz też jednak nie mówi po rosyjsku, tylko mówi po angielsku. Pod Elbrusem to nie jest standard. Pod standardem pod Elbrusem ciągle jest język rosyjski. Więc jeżeli nie mówicie w języku rosyjskim, to praktycznie poza hotelami i też nie wszystkimi nie dogadacie się w języku angielskim. Więc jeżeli będziecie musieli przekazać informacje o zagrożeniu, o tym, gdzie jesteście, co wam się dzieje, a jednak po drugiej stronie będzie ratownik, który mówi po rosyjsku, nic z tego nie wyjdzie. Każdy z naszych liderów mówi po rosyjsku, porozumiewa się z przewodnikami, którzy z nami idą i pracujemy z lokalnymi ludźmi. Plus ta właśnie łączność, no i jakby olbrzymie doświadczenie. My też codziennie monitorujemy ludzi, sprawdzamy poziom saturacji, czy ludzie się dobrze aklimatyzują. Mamy świetnie wyposażone apteczki, czyli w sytuacji awaryjnej wiemy, co z tą apteczką zrobić. Jesteśmy w stanie bardzo, bardzo szybko zorganizować każdą akcję, ponieważ wszędzie, gdzie jakby nie zadzwonimy, to po tych 18 latach jeżdżenia są tam gdzieś pod telefonami ludzie, których my znamy. Znamy ich rodziny, znamy ich dzieci i to są nasi przyjaciele, którzy zapraszają nas do domu. A jaką macie skuteczność w zdobywaniu szczytów? Ile procent osób wchodzi? Ja trochę nie lubię tego pytania, bo nigdy nie lubię, jak góry są w taki sposób traktowane, że właśnie procentowo jest oceniana skuteczność. Jednak mogę się tu pochwalić, że znakomita większość grup w 100% wchodzi na szczyt, a czasami zdarzają się nam bardzo pojedyncze osoby, jedna, dwie z grupy, która albo się źle poczuje, albo musi wrócić, ale mówię, przeciętna myślę, że jest z całą pewnością na poziomie no, 80-90%, ale wiele grup potrafi stać nawet w całości. To bardzo wiele zależy od jednak dobrego lidera. Jak jedziesz sam, to kolejna jakby różnica. Nie wiesz, jak jest daleko do szczytu, nie wiesz, ile godzin jeszcze pozostało do szczytu, nie wiesz, jak rozłożyć siły. Lider, który cię prowadzi, który był tam wiele, wiele, wiele razy, dokładnie to wie. Potrafi ocenić, jak tą siłę rozłożyć, jakim tempem iść, żeby nie było za wolno, żeby nie było za szybko, żebyśmy nie zamarzli, ale też żebyśmy jednak dotarli do szczytu. Bo też widzi się takich ludzi, którzy nas mijają, mijają, szybciutko mijają i za 3 godziny już my ich mijamy ponownie, ponieważ wysokość zrobiła swoje, kondycja zrobiła swoje. No i my spokojnie mijamy taką osobę, dochodząc 2-3 godziny później do szczytu z uśmiechem. To moje pytanie ma, jakby należy czytać między wierszami, bo to pokazuje, jak trudna jest góra, że ona nie jest trudna, jeżeli macie taką skuteczność we wprowadzaniu klientów. Tak, ale to o tym mówiliśmy na początku, że faktycznie Elbrus jest doskonałym pomysłem na pierwsze takie wysokogórskie doświadczenie i ja do tego bardzo zachęcam. I wiele osób nawet pyta, czy
właśnie, czy najpierw Alpy, często jakiś pojawia się Mont Blanc, czy Elbrus. To nie, zdecydowanie Elbrus, mimo tego, że jest wyższy. Góry alpejskie, tutaj europejskie, są w znakomitej większości górami trudniejszymi technicznie niż na przykład wejście na Elbrus. Więc jeżeli w waszych planach jest pojechanie z grupą, z doświadczonym liderem, z przewodnikami, to nie bójcie się tego, absolutnie zdecydowanie jakby polecam, żeby na takie pierwsze lodowcowe, wysokogórskie doświadczenie to była ta góra. Łatwa technicznie, ale taka, która jest trudna bardzo topograficznie, bardzo wymagająca, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, no i trzeba ją robić zdecydowanie z głową. Jakieś wypadki mieliście podczas tych swoich wypraw? Odpukać nie. Nigdy nam się nie zdarzył jakiś taki wypadek. Mieliśmy oczywiście ludzi, którzy z jakimiś drobnymi, wysokościowymi, wstępnymi objawami byli sprowadzani. Na szczęście nie jakimiś bardzo poważnymi. Nigdy nam się nie zdarzył jakiś odpukać wypadek typu jakieś złamanie tego typu. No i mam nadzieję, że tak zostanie. Ubezpieczenie trzeba mieć swoje, czy wy załatwiacie? My standardowo, tak jak przy każdej wyprawie, jako tour operator, jako organizator turystyki, ustawowo ubezpieczamy wszystkich naszych uczestników, to nie musicie w ogóle o tym myśleć. I jest to zarówno zwykłe turystyczne ubezpieczenie, jak i też ubezpieczenie na dni akcji górskiej, w pełni wysokogórskie, z akcjami ratowniczymi, na no, grube dziesiątki tysięcy dolarów, więc bądźcie spokojni, nie ma problemu. Natomiast no, jeżeli ktoś z was chce pojechać samemu, to tak, bądźcie na to przygotowani. I powiem o jednej ważnej rzeczy. Na Elbrus przyjęte jest, a wręcz chyba nawet wymagane według przepisów, ale my to robimy zawsze. Przed wyjściem na Elbrus trzeba zgłosić się do bazy miejscowych ratowników górskich i zgłosić wychodzenie góry, grupy do góry, ile jest osób, czy są przewodnicy, czy jacy są prowadzący, i po zejściu zgłasza się grupę, że zeszła na dół bezpiecznie. Jest to bardzo ważny element, bo tam się oznacza ilość dni, po których my planujemy zejście, i jeżeli nie zejdziemy i nie odezwiemy się, że zeszliśmy, to w tym momencie ratownicy zaczynają nas szukać. Zaczynają nas szukać, zostawiamy tam do siebie numery telefonów, zostawiamy też numery kontaktowe do rodzin, ewentualnie do jakichś, powiedzmy, osób bliskich tutaj w Polsce, tak żeby można było skutecznie przeprowadzić taką akcję. I niestety wielu Polaków, i nie tylko Polaków, którzy tam przyjeżdżają, o tym nie wiedzą, albo nawet nie wiedzą, gdzie pojechać, żeby się zgłosić do tego miejsca, nie robią tego, i tam tak nieoficjalnie się mówi, że grupy niezgłoszone u ratowników są bardzo potem niemile widziane w obsłudze ratowniczej. Więc jeżeli jest grupa, która ma kłopoty, a się nie zgłosiła do ratowników, że wychodzi, no to możemy oczekiwać, że być może nie zareagują najszybciej. Wspomniałeś o lodowcach na Elbrusie. Problem szczelin istnieje, czy to powiedziałeś, że niezbyt strome przestrzenie powodują, że nie? Szczeliny oczywiście są, z tym, że trasa, ta klasyczna droga na Elbrus, jest tak wytyczona, że praktycznie te szczeliny mija, więc jeżeli tylko poruszamy się jakby po... No to jest dosyć oczywiste, jak jest pogoda, no to tak mniej więcej widać, gdzie ta trasa jest, bo widać, gdzie ludzie chodzą, i ta ścieżka jest w jakimś sensie wydeptana. Gorzej, jeżeli ta pogoda się psuje i już tej ścieżki nie widać. Natomiast szczeliny są, i to ogromne. I tutaj warto wspomnieć, właśnie jeszcze raz wrócić do tej topografii, bo ludzie na Elbrusie właśnie często się gubią i schodzą wtedy w złym kierunku i wchodzą w ogromne pola szczelin. Bardzo duże pole szczelin właśnie jest w zejściu z przełęczy między Elbrusami. A jeżeli nie trafi się w odpowiedni moment w travels, który przechodzi jakby na ścianę zejściową w kierunku skał Pastuchowa, to idąc w dół w niepogodzie, bardzo łatwo zmylić tą drogę, wchodzi się w ogromne pole szczelin,
a gdzie jak zacznie się je przekraczać, to zaczynamy być w dużych tarapatach, bo te szczeliny potrafią być większe, coraz większe. No i no niestety są też takie znane przypadki, że niektórych ludzi po wielu latach do dzisiaj nie znaleziono. Jakie dokumenty się podpisuje, jadąc z wami na wyprawę? Chodzi mi o to, jaki jest zakres waszej odpowiedzialności na takiej wyprawie. No przede wszystkim podpisuje się czarno na białym umowę z nami. Tu nie ma żadnych sytuacji, że my coś po prostu, jak to się mówi, na gębę załatwiamy. Czyli jakby podpisujemy jako tour operator umowę. W tej umowie tam jest określony nasz rządowy numer licencji, tak, tour operatorskiej, pod którą jesteśmy wpisani. Każdy organizator turystyki, czyli właśnie z angielska tour operator, ma specjalne zabezpieczenia finansowe poprzez firmy ubezpieczeniowe. I te zabezpieczenia oczywiście są dla uczestników wyjazdu, tak? Na wypadek, gdyby coś się tam wydarzyło, nie daj Boże, albo okazałoby się, że organizator wyjazdu, nie wiem, nie ma pieniędzy na powrót, albo zbankrutował po drodze, coś się dzieje, no to tutaj takiej sytuacji nie ma, bo w każdej chwili można uruchomić takie środki z takiej gwarancji, która nas zabezpiecza. Oczywiście my nie planujemy takich akcji, żebyśmy musieli korzystać z gwarancji, jesteśmy całkowicie jakby sami wypłacalni. No niemniej jakby warto, żeby ludzie wiedzieli, bo no często zdarzają się, internet jest pełen różnych ogłoszeń dotyczących wyjazdów, ale wiele z nich to nie są organizatorzy turystycy, to nie są firmy, które są wpisane do rejestru. No i warto na to zwrócić uwagę. Tam czarno na białym macie napisane dokładnie, co jest w opcjach tego wyjazdu, czyli jak wchodzimy, gdzie śpimy, w jakich warunkach śpimy, że mamy do dyspozycji prowadzących przewodników, tak? To wszystko jest tam po prostu opisane i to nie jest nagle po prostu sytuacja, w której przyjeżdżamy na miejsce, okazuje się, że wcale nie jest tak, jak ktoś nam opowiadał. Więc no to jest absolutnie jakby tutaj full opcja i jakby pełne bezpieczeństwo, a prowadzący ludzie to są ludzie, którzy wiele razy byli po prostu na tej górze z grupami, więc też dokładnie wiedzą, co robią. Jaki jest koszt takiego wyjazdu, więc przedział cenowy? Wyjazd na Elbrus to jest około 4000 zł plus przelot, plus przeloty to jest rząd wielkości 1500-2000 zł z ostatnich lat. Koszt wizy, tych zaproszeń, o których wspominałem, voucherów, to jest około 500-600 zł. Więc to cały koszt nam zamknie się praktycznie w granicach 6-6,5 tysiąca złotych w zależności od kosztów przelotów. Więc jest to no, jedna z najtańszych wyjazdów, ponieważ a jednak ciągle już taki bardzo atrakcyjny i troszeczkę nawet powiedziałbym egzotyczny wyjazd i taki bardziej wyprawowy niż takie wypady w Alpy, gdzie w ciągu 2 dni poprzez schronisko gdzieś na jakiś szczyt wchodzimy. No bo tutaj, jak widać, w zasadzie cenowo jest to bardzo porównywalne do wchodzenia z przewodnikiem alpejskim na szczyty typu Mont Blanc. Więc, a to już jest jakby koszt wyjazdu razem z przelotami, ze wszystkim. Ta cena zawiera wyżywienie, czy to trzeba doliczyć sobie? Ta cena zawiera jakby część wyżywienia, tak? Czyli są tam jakieś śniadania w hotelach i tak dalej. Myśmy odeszli od jakby serwowania takich pakietów żywnościowych dla ludzi ze względu na fakt, że coraz więcej w grupach mamy wegetarian, coraz więcej w grupach mamy ludzi, którzy swoistą dietę prowadzą, na przykład bezglutenową, jakąś bezlaktozową, więc skorygowaliśmy jakby tą cenę o koszt posiłków i jakby organizujemy jakby jedno wyjście wspólne do sprawdzonego miejsca, tak, do jakiejś restauracji, ale potem jakby z szerokiego bardzo menu praktycznie w kwotach 5-10 dolarów w przeliczeniu tam na oczywiście rosyjskie ruble można doskonałe posiłki kupić, więc ten koszt wyżywienia jest tam stosunkowo niewielki.
To chyba wszystko, o co chciałem się zapytać, jeżeli chodzi o Elbrus. Jak wspomniałem, mamy w planach inne szczyty z Korony Ziemi, o których będziemy z Tomkiem rozmawiać. A teraz dziękuję Ci, Tomku, za wizytę. Dzięki, Piotr. Kolejną i zapraszamy na nasze kolejne podcasty 8a i 8akademii.pl. Cześć.